Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Moi drodzy, co tam u was słychać? Czy wszystko w porządku? Trzymajcie się, bo mam dla was dobrą wiadomość. Wiecie jaką? Niedługo, bo w grudniu, niedługo będzie najkrótszy dzień w roku. A wiecie co to oznacza? To oznacza, że każdy następny dzień po tym dniu będzie dłuższy od tego najkrótszego. A to oznacza, że będzie coraz więcej słoneczka i coraz więcej dnia i coraz cieplej, mam nadzieję. I będziemy coraz bliżej wiosny. To jest dobra wiadomość na początek odcinka, bo ja wam chcę przynosić uśmiechy. Taki jest cel mojego każdego odcinka, który wrzucam na YouTubie, żebyście po prostu mieli dobry nastrój, no. No o to w tym wszystkim chyba chodzi, czy nie? Słuchajcie, pisaliście mi pod ostatnim odcinkiem, poprosiłem was, żebyście mi napisali swoje propozycje różnych wyzwań w trybie Fortnite, co możemy zrobić, jak możemy rozmaicić te nasze wszystkie potyczki, które już w ogóle nie są łatwe i wygrywanie nie jest łatwe tutaj w trybie Fortnite, ale dodatkowo, żeby dodać troszeczkę pikanterii, to postanowiliśmy troszeczkę utrudnić mi życie i myślę, że życie też innym graczom, którym spotkam. Nie wiem, czy aż tak im uprzykrzę życie moimi umiejętnościami, jak myślicie? Nie no, chyba nie idzie tak źle. Spodobało mi się jedno wyzwanie, żebym wylosował jakiś samochód z klasy 7, ale nie brał innego. Czyli na przykład, jeśli spotkam samochód z klasy 5, to go nie brać. Jeśli spotkam samochód z klasy 4, to go nie brać. Dopiero wziąć samochód z klasy 7 i nim grać do ostatecznego pojedynku. Wy tam jeszcze pisaliście masę innych rzeczy. Ktoś napisał, żebym zagrał na klawiaturze w eliminatora. A co tutaj jeszcze? Co? Wszyscy się cieszą, że 3 razy wygrałem już, nice. O, zagraj eliminatora, ale po każdym wygranym wyścigu bierz auto przeciwnika. Ej, to jest super! Ja mam taką taktykę, że najpierw szukam samochodu, a potem wyzywam na pojedynek. A co, jakbyśmy od samego początku wyzywali na pojedynek i za każdym razem brali auto przeciwnika? Wiecie jak jest? Jak wyzwiesz kogoś słabego na pojedynek, to będziesz miał gorsze auto po tym pojedynku, jeśli z nim wygrasz, nie? Ty, to jest super! Ej, i tak zrobimy, moi drodzy, tak zrobimy. Biorę samochód każdego pokonanego przeciwnika. Co wy na to? Oj, a to będzie super, nie mogę się doczekać. Ej, tylko kogoś zobaczę, od razu do ataku. Od razu do ataku, dzisiaj atakujemy wszystkich po kolei. Bierzemy auto przeciwnika. Widziałem kogoś na moim ludzkim radarze, jedziemy tutaj w lewo, kurde, już widzę dwa tropy. Jeden gdzieś tam w lesie, drugi tutaj na środku. Co tu jest? Ja, 6. poziom, ale nie mogę wziąć, ale bym chciał. O nie, kurde. Dobra, tutaj kogoś mamy. Wolno sobie jedzie gościu, więc spróbujemy go wyzwać na pojedynek. A wątpię, żeby udało się to wygrać. W sensie cały mecz. O, traktor. Może być, nie jest najgorzej. Dawaj, bierzemy go. Chciał samochód sobie wziąć. Nie, nie ma litości. Chyba się trochę zdenerwował. Zobaczcie, nie, nie, nie. Jak jesteś w pojedynku, to samochodu brać nie możesz. Oj, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Słuchajcie, jadę asfaltem. Traktor został z tyłu, myślał, że będzie mógł wziąć samochód. To jakiś chyba początkujący biedak jest, no. Jakiś początkujący gracz, nie zna do końca zasad. I pojechał przez las, no. Na jego miejscu chyba też bym tak zrobił, jakby przeciwnik się już dosyć mocno oddalił. To chyba też waliłbym przez las, taki mam nawyk. O nie, czekaj, tu kolejny drop blisko mnie, ale dobra. Trzeci poziom, to nie będziemy żałować. Jedziemy sobie asfaltem, tutaj powinno być dużo szybciej. Tutaj kolejny jakiś dropik, trzeci poziom, dobra, nie ma tragedii, ale tam był 6. na początku meczu. Ciekawe, czy będzie tak na złość, jak to życie lubi robić, że teraz będą mi się na początku meczu od razu pojawiały jakieś samochody z takich wysokich klas, nie? 7., 8., 6. poziom. Podejrzewam, że może tak być, że to bardzo prawdopodobne. O kurczę, dobra, wiecie co, będziemy musieli wziąć tego traktora, to był tylko 2. poziom. No, będę musiał się wykazać sprytem, żeby to wszystko ładnie sobie ogarnąć. Żeby tu jakoś wyjść na ludzi, no.
Traktor to nie jest dobry samochód na ten tryb, ale też nie najgorszy. Dobra, bierzemy traktor. Samochód przeciwnika, to jest super wyzwanie, po prostu... Ej, sam bym na to nie wpadł, naprawdę. To jest super pomysł. Dobrze, mamy już traktora. To jest, pamiętacie, kiedyś High Five nagrywał taką serię, gdzie tam miał 5 zł i te 5 zł tam drogą wymiany wymienił potem na coś tam innego i potem, ojej, przepraszam. I potem finalnie zbierał na jakąś tam łódkę czy coś takiego, ale potem okazało się, że to był skam i wszystkich oszukał. No i tak naprawdę wkładał w to jakieś tam pieniądze, od kogoś tam kupował rzeczy i okazało się, że to jest nieprawda, nie? Że on tam wymieniał to. No trochę słabo z jego strony. Finalnie kogoś tam chyba przepraszał na tym odcinku czy coś takiego i jakoś chyba wyszedł w końcu z obronną twarzą, nie wiem, pa, tutaj. Pik! O dobra, czekaj, tutaj mamy jakiegoś gościa. Dawaj, bierzemy go. Ja mam traktora, jestem słaby, bierz mnie. I co on robi, ej? Dawaj, bierzemy. No Lancia to też nie będzie dobra fura. Ale już może lepsza od tego. Na pewno szybsza. Co on robi? I właśnie teraz jak? Jechać? Daleko mamy? Mamy, słuchajcie, 1,5 mili. Dobra, ja nie jadę lasem. Nie jadę na przełaj. Pojadę sobie tutaj taką drogą szutrową. Będzie, myślę, że lepsza opcja. Chociaż traktor naprawdę dobrze radzi sobie na ogrodach. No niespodzianka, no nie? Potrafi się mocno wybić i jak się wywróci na bok, no to już lipa jest. To jest jego jedyny minus. A gdzie ten gościu się pojawił? Nie mam go na moim ludzkim radarze. Czyżby wyszedł? Nie, to wygląda jak wyszedł. Co? Gdzie on jest? Ej! Wyszedł! What? Co? Poddał się? Ej, to nie tak. Dobra, bierzemy Lancie Delta S4. Słabo mi się jeździło tym samochodem niestety. Tym albo tą drugą Lancią. Chyba tym. Ma napęd na tył czy coś takiego. Tu mamy jakiegoś dropa, ale drugi poziom to tam O, tu mamy jakiegoś wariata, drugi poziom. I teraz pytanie, czy wyzwać go na pojedynek? Nie, czekaj, zgarnął tu jakiegoś dropa. Subaru, trzeci poziom. Bo tak, jak będę go brał na pojedynek, to muszę się liczyć z tym, że później muszę wziąć jego samochód, prawda? Tu ktoś inny jedzie. Tutaj jeszcze jeden, ile tu typa jest? Szósty poziom. Ajajaj, wziął mnie na bowlerem. Okej, może być. Ciśniemy asfaltem. Zobaczymy, co z tego będzie. No bowler, zobacz, co się dzieje, gościu. Jeszcze spycha, nie? Ma trzy poziomy wyższy samochód. Jeszcze spycha. Boi się. To dobrze. Ja znam tu jeden taki dobry skrót. Mam nadzieję, że on go nie zna. Ale jest tutaj taki jeden skrócik. Trzeba pojechać chyba tutaj. Tu się jedzie i się omija te takie serpentynki, które są dalej. Trzeba tutaj trochę pod górę. Ale on chyba, kurde, dobrze pojechał. Nie wiem. Ja jedę tu na skróty. Myślę, że tu będzie finalnie lepiej. On pojechał sobie totalnie asfaltem i może nawet dobrze na tym wyjść. Ale jak zgarnę jego furę... Zobacz, ja już jestem tutaj praktycznie przy celu. 900... No i czego? Stóp? Nie wiem czego. Węzłów? Zobacz, tu jest taki skrót. Omijasz te wszystkie serpentynki, nie? GPS ci pokazuje, żebyś jechał naokoło, bo według jazdy po asfalcie to by była krótsza droga. Ale jeśli skrócisz sobie tak, może się okazać, że tu będzie szybciej. I to jest moja jedyna szansa, żeby go pokonać. A i tak nie wiem, czy mi się uda, bo bowler jest, kurde, naprawdę szybki. Musimy teraz to centrum Horizon wziąć z lewej strony. Czekaj. Tu, pyk. I powoli tutaj, żeby nie tracić dużo czasu. I pokonany, proszę bardzo. Pięknie, i mamy bowlera. No, tego samochodu już nie powstydzę się wziąć. Proszę bardzo, szósty poziomik. Co to byli za ludzie? What? Tego samochodu nie powstydzę się wziąć. Już teraz z czystym sercem, z tym czystym... Co? Sumieniem? Jakim sumieniem? Po prostu nie będę się bał z nikim podjąć jakiegoś pojedynku. Chyba, że to będzie... Faktycznie jakieś nieprawdopodobne auto z 10 poziomu, jakieś super offroadowe, to wtedy tak. To jest naprawdę szybkie auto, widziałeś? On mnie na asfalcie to robił tak, o, up,
nie? I już na asfalcie, a to jest auto typowo offroadowe, to jest naprawdę dobry samochód. Dobra, tu widzę na moim ludzkim radarze jakąś ofiarę, a może to ja będę ofiarą? Nie wiadomo. Dobra, Audi, bierzemy. 6 kontra 6. I zobaczcie, no kurde, ten samochód naprawdę ciśnie, jak się nie rozwala żadne drzewo, to nie ma siły, żebym to przegrał. Jedziemy oczywiście, zobacz. Pyk i pyk, jak blisko było. Pyk. Może trochę za szybko jadę, jakbym zwolnił. O, jak bliziutko. Patrz. Nie tu. O, shit, udało się. Ale Audi też dobrze ciśnie. Kurde, ale na farcie teraz poleciałem. Nie powinienem aż tak ryzykować. Ej, kurde, muszę wziąć teraz to Audi. O nie. O nie. A nie mogę anulować. Ja chcę zostać przy tym aucie. Ja chcę przy tym aucie zostać. No dobra, była mowa. Bierzemy Audi, no co? Bierzemy samochód przeciwnika, no to bierzemy, że to... No, minus jest taki, że muszę zawsze pokonywać kogoś, kto ma wyższy poziom, jeśli chcę mieć lepsze auto, tak? Jak chcę pokonywać kogoś, kto ma gorsze auto, to ja cały czas będę miał do dupy auto, no tak czy nie? Słuchajcie, ktoś tam z góry ciśnie. A, ma jakieś fajne autko, bo ładnie, ładnie sobie śmiga. A, wszyscy poziom, myślałem, że będzie lepszy. Tutaj trochę miał przewagę, bo był już rozpędzony w tę stronę. Ale Audi chyba nie da rady. Uuu, ciężko, Subaru mnie porobi. Kurde, ale ciężko jest tak wygrać. Papa, Nissan GTR, papa. Czy uda się wygrać ten pojedynek? Zgadnijcie, z kim się ścigam. Nie wiem, czy zgadniecie. To jest pojedynek trochę samobójczy dla mnie. O, widzicie tutaj. Gdybym tu lepiej pojechał, to może bym dał radę go jeszcze rozwalić. Co on robi, ty? Mi chyba daje wygrać. Dawaj, Mini Cooper. To jest bardzo trudno dojechać w to miejsce. Dawaj. Kto wygrał? Uuuu. Żeby mnie... No porobił mnie gościu, ale kurde, niewiele brakowało, bym pokonał Mini Cooperem i miałbym samochód z 7 poziomu. 7, rozumiecie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rozumiecie? To jest świetne wyzwanie, naprawdę, bo to cię zmusza do tego, żebyś zawsze atakował kogoś lepszego, nie? Znaczy, możesz atakować kogoś na równym poziomie, ale wtedy nie zdobędziesz lepszego samochodu. Kurde, to jest chamskie wyzwanie. A jednocześnie zmusza cię do kombinowania, tak jak ja jechałem z tym bowlerem, który pojechał sobie gdzieś tam naokoło normalnie drogą, a ja sobie pojechałem... Czym ja go ograłem? Mini Cooperem? Czymś słabym w każdym razie. I pojechałem sobie na przełaj i udało się go pobić. A to był naprawdę nie lada wyczyn, tylko akurat miałem farta, że byliśmy w tym miejscu, bo jakbyśmy mieli jechać na przełaj, jeden obok drugiego, no to kaplica, już bym nie dał rady, nie? O, tu mnie ktoś goni, ktoś z żądny krwi, kto to może być? Gdzie on jest? O, jest tam. Dawaj go, biorę to. No co, gościu, co myślisz, że nie chce się ścigać? Co, że mam Mini Coopera, to jestem gorszy? Zobaczysz jeszcze, na co mnie stać, ziom. Zobaczymy. Jak wygram to, to będzie normalnie mistrzostwo. Na razie gościu nie może się połapać, o co chodzi. Chyba nawet nie skumał, że on ma jakiś pojedynek. O kurczę, trochę źle pojechałem. On teraz jest, no jakby skręcił na most, to by był mega do przodu. Ale coś on tam się zategował chyba w tej wodzie. Ja go doskonale rozumiem, bo ja też tak miałem nieraz, że z tej wody wyjechać nie mogłem. A on pojechał za mną w ogóle. Ja przejadę przez ten wodny most, który jest wolniejszy. I on też tutaj jedzie, nie wiem czemu. Mógł sobie pojechać jeszcze teraz nawet, zawrócić się i pojechać w tamto miejsce i spokojnie bym ogarnąłby temat, na lajcie. Teraz no, w sumie ma dużo szybszy samochód, to mógłby mnie tutaj spróbować. Co on zrobił? Ty, on już jest na drugiej... Nie, nie jest na drugiej stronie. Mógłby po prostu cisnąć tutaj ładnie za mną
dogonić mnie na tej wodzie i mnie wyprzedzić na tej wodzie. I porobione bym miał. A ja teraz spróbuję pod górę tutaj. Na czwórce, zobacz. Nie, trójce, dobra. Będziemy musieli jechać tutaj, kurde. Co ja robię? Co ja za wspinaczkę tu rządzę? Co? Nie, nie podjadę tu, o kurde. Miałem ten sam problem chyba, co on też się tutaj zakopałem pod tą górę. I w końcu chyba ogarnął, że lepiej się cofnąć do tamtego mostu. I zobaczcie, on już jest po drugiej stronie kamieniołomu, po lewej stronie jakby. Jadę do końca oczywiście, kurde, nie poddaję się, tylko no teraz on jest bardzo do przodu, jak on nic się nie rozwali, będzie ładnie jechał, to ma spore szanse wygrać, nie? Ale to nie jest tak, że ja nie mam szans, tylko po prostu jestem teraz w gorszej pozycji. Muszę cisnąć tu przez las, jakbyście mi Cooper niezbyt dobrze tłumi takie delikatne nierówności, które tutaj są wielkości całego tego Mini Coopera. Słuchajcie, ja do celu mam już niedaleko. Wyglądam, nie mam go na radarze w ogóle, nie wiem gdzie on jest. I to wygląda, jakby on gdzieś się w ogóle zgubił. A ja jadę w linii prostej do celu. Nie wiem gdzie wyląduje. Jak uda się go pokonać, to będzie sztos. Typa, gdzie on jest? Ja jestem przy celu. Co? Ej, ktoś musiał epicko strasznie jeździć, chyba na klawiaturze, albo nie wiem, na wstecznym. Patrz, pokonałem go, what? Czwarty poziom, dzień dobry. Mamy mini X-Ride coś. Czy ten samochód jest taki słaby, czy jak? Że gościu nim przegrał? Nie wiem, ale jechał tragicznie. Słuchajcie, ja miałem godzinę czasu, żeby mogłem jeszcze sobie herbatkę zaparzyć angielską i tak bym go wyprzedził. To nie jest tak, że jestem dobrym kierowcą, tylko po prostu on jechał jakoś epicko słabo, nie? Dobra, tutaj mam jakiegoś przeciwnika od razu. Ja właśnie nie wiem, czy na pojedynek. Ja już wcale nie mam takiego najgorszego samochodu. To jest czwarty poziom, słuchajcie. To już nie są żarty, ja mogę tutaj do końca meczu gdzieś jak kleszcz na gałęzi się zakleszczyć i zostać, i ja będę na dobrej pozycji. Ten Mini Cooper, kurde, wcale aż taki szybki nie jest. Nie mogę tego gościa z przodu dogonić. Właściwie Mini Countryman, a nie Mini Cooper. Czy nie, Mini X-Ride. Countryman to jest jeszcze coś innego. A to jest chyba taki przerobiony country na jakieś Dakary. Gościu chyba ma jakieś dobre auto, bo nieźle tam ciśnie. Jakby miał piąty poziom co najmniej, to biorę go. Zobaczcie na to. Patrz, między drzewami. What? Ej, o kurde, ale fajnie mi wylądował, to się rzadko zdarza. Dobra, gościu chyba tu nie jest... Coś fajnego ma. A trzeci poziom? Nie wiem właśnie, czy trzeci, gonimy go. Wiecie co, on ma chyba rama. To jest rama, ale zobaczcie, on popiernicza. Szybszy od tego mojego Mini jest i ucieka przede mną. Co? To nie tak, czegoś kamery poprawię. What? Jak to? Ej, co on robi? A co tutaj mamy za drop? Trzeci poziom to nie. Ktoś go tam chyba złapał. Nie. Czekaj. O, regalia, dobra. Będę chciał regalię. Chętnie. Dawaj, chodź. Co robimy? Okej. O, to pojedziemy tu. Dawaj, regalia. To już wyżej poziom. Który tam? Szósty? Szósty poziom regalii. Gościu się zamotał, dobrze, dobrze, mam szansę go pokonać. Szósty poziom, to już nie są żarty, słuchajcie. Ja muszę tutaj liczyć na to, że ktoś będzie miał lepszy samochód od mojego i go pokonać. Ja nie mogę brać sobie dropa jakiego chcę, nie? Takie są zasady dzisiaj. Czekaj, czekaj, o, od drzewa, o. Cofaj szybko. Najgorzej jest tak, jak ci czasem gdzieś samochód się tak zakleszczy w jakieś kamienie albo coś takiego. Czasami zdarzają się takie miejsca na mapce i ciężko się z tego wydostać. Na padzie to nie ma problemu, dwa przyciski klikasz i fajnie, nie? I tam reset pojazdu, cokolwiek. Ale na kierownicy to nie jest takie oczywiste. Kurde, ten samochód ma strasznie krótkie biegi. Niekiedy po prostu trzeba, ale żebym się tutaj zapędził. O nie, dawaj. Kurde, regalia może mi teraz pokonać. Dawaj tym miniaczem, ale on jest wolny. No kurde, czwarty poziom w końcu. O, fuck. Nie, rozwal się gdzieś. Kurde, ale dałem. Pojechałem w ten las, mogłem gdzieś tam po lewej stronie go wyminąć. Tylko nie mogłem ogarnąć tego miniacza, bo jemu się biegi kończą bardzo szybko. W sensie musisz zmieniać szybko biegi, żeby ogarnąć. Ja.
kurde, ten ostatni pojedynek to była ewidentnie moja wina. Mogłem wziąć ten lasek taki po lewej stronie. Gościu w regalii był nie najlepszy, gdzieś tam się rozwalił, chociaż regalia też jest trudna do prowadzenia. Nie wiem czemu w ogóle zawsze staram się wybierać takie miejsca, gdzie są najlepsze dropy. Znaczy teraz staram się wybierać miejsca, gdzie są najlepsze dropy. To nie ma znaczenia, ja mam teraz wyzwanie, że mam zdobywać, brać samochody po pobitych przeciwników, więc to jaki... Właśnie, teraz mi się nie opłaca w ogóle ścigać z Mini Cooperem, no bo po co? Po co mam się ścigać z Mini Cooperem, no nie? W normalnej sytuacji to kurde Mini Cooper, proszę bardzo, jedziemy. A tutaj muszę liczyć, że ktoś zgarnie dropa, o tam jest jakiś dropik. Proszę bardzo, tutaj mamy, kogo by tutaj? Ach, wyzwali się, shit. O, czekaj, ktoś za mną jest. Nie, zjeżdżaj mi stąd. Nie chcę na ciebie patrzeć nawet. Jadę i to innego poszukać. Pojechał za tamtymi, ej. O, czekaj, coś za mną tutaj. Nie, uciekaj, nie trąb. Uciekaj stąd, poszła. A krysz, zatrąbił, ale mnie nie złapało, dobrze. Uciekamy przed, ja nie chcę się z nim ścigać. Niech sobie poszuka kogoś innego. Ja będę się ścigał z 8 poziomem Ferrari, o, proszę bardzo. A ten niech sobie tam jeździ. Poszła. O, tu mamy kogoś. Dawaj, dawaj. Podobasz mi się, trzeci poziom jest git. Jedziemy, jedziemy. Impala, on będzie szybki, te Impali. Jeszcze policyjny. Ale patrz, Mini Cooper. Zobacz, jakie mam przyspieszenie. Tamty gościu chyba gra na klawiaturze w ogóle. Zobaczcie, jak mi wrzuca na lewo i prawo. Ty pozostał z tyłu, o co chodzi? Ten Mini Cooper, patrz, zadriftował. Ten Mini Cooper to jest naprawdę dobre początkowe auto. Patrz jak cisnę. I szóstka. A ta Impala została z tyłu. Ja już niejednokrotnie jeździłem tą Impalą, ale kurde, nie wydawała mi się ona aż taka słaba. Zobaczcie, co się dzieje na prostej. O dobra, teraz mnie podgania. Ewidentnie widać lepsze przyspieszenie przy wyższych prędkościach. A my ciśniemy, to chyba tu było, nie? Tak, my ciśniemy tu. Jedziemy sobie na hopę. Nie wiem, czy ten gościu zna tą hopę. Chyba nie, bo pojechał źle. O, chyba skręca. Dobrze, skręca tutaj. O, dobra, nie jest taki zły, jak myślałem. Ale się rozwalił. Pojechał tam na dół, tam się nie jedzie. Się tu skacze. Nie wiem, czy będę miał prędkość odpowiednią. Tylko 160 km na godzinę. Uwaga. Patrz, na styk. Na styk. O, gość, dobra, mam Impalę. To Impala jest? Co to było? Nie Impala. Kosior? Nie wiem, to Polak? Ciężko powiedzieć. Tak, Chevrolet Impala. Proszę bardzo. Kurde, zrobiony. I co, ten samochód naprawdę taki słaby? Ty no. Faktycznie coś... Tak się zastanawiam, czy czasem Mini Cooper nie miał lepszego przyspieszenia, ej. Dobrze, ktoś tutaj mamy. Co to tutaj jedzie? Jak Mini Cooper to... Ojeju, to jest ten Mini X coś tam, ale czwarty poziom to ma. Możemy spróbować, ale kurde... Nie no, ten Mini był kurczę strasznie słaby. Jak nim jeździłem poprzednio, powiem wam, że też takie przyspieszenie nijakie miał, nie? Jak ktoś jeździ na automacie, to tam spoko, ale jak ja jeżdżę na H-shifterze, to tam trzeba co chwilę te biegi zmieniać. I tak nie bardzo słychać ten samochód, kiedy ty masz bieg wrzucić. No? Ale dobra, zobaczymy. O, czekaj, mam go. O, nie to... nie ten przycisk, to cisnąłem. Fuck, cisnąłem, żeby patrzeć się do tyłu. O, teraz znowu go nie dogonię, gdzieś tam zawracał. Czekaj, bo on... Chłopie, masz dużo lepszy samochód, ja cię nie mogę to gonić. Chodź, pokażę ci coś. Czemu on do wody jedzie? Cóż mi tu będzie gorzej. Co robisz, gościu? Ja się chcę ścigać, chcesz wygrać mój samochód? Poziom wbijesz zaraz. Co on robi, ej? Jedzie tą wodą, dobra, chodźmy na asfalt. No chodź, pokonasz mnie. Zaufaj mi. Dobra, czekaj, zwolnił. O, gdzieś się rozwalił chyba, o murek. Zwolnił trochę. Moja Impala, nie bierzcie tej Impali, naprawdę. Zostańcie przy Mini Cooperze, bo jest chyba szybszy. Na pewno przyspieszenie od 0 do 200 ma lepsze. Gdzie on jest? Co on robi? Ty, dawaj go, dawaj, 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 żeby go wyzwać, żeby go wyzwać.
O nie, ja się zablokuję teraz. O nie, zablokowałem się! Shit! O kurde, muszę jechać na przełaj. Już myślałem, że nie wyjadę sam, bo czasami się tak zdarza. Ej, co ten gość robi? Jakbym go wtedy w powietrzu wyzwał, udałoby mi się go złapać trąbikiem, to by było genialne, to by było doskonałe. No, wiesz, przynajmniej zdobędę samochód poziom wyżej, no, mimo wszystko trochę szybszy, chociaż nie lubię akurat tego modelu, bo nim się słabo jeździ. Tu jakieś jelenie, sarny. Słabo się nim jeździ i to te biegi są takie dla mnie zbyt krótkie. No i no wiadomo, no, lepiej będzie przez offroady jeździł, ale zobaczcie, moja Impala też jakoś tam daje radę. I zaletą Impali jest to, że właśnie się z kolei mało kiedy te biegi zmienia, bo ma bardzo długie biegi, nie? Musi mieć jakiś ogromny silnik. Dobra, tu sobie pojedziemy przez lasek. Ale go musiałem długo gonić, tak go wymodliłem, żeby w końcu ze mną zrobił pojedynek. A on pojechał asfaltem i kurczę, całkiem nieźle zrobił, bo jest teraz na dobrej drodze. Na asfalcie nie miałbym z nim szans, bo widzieliście, że no, dużo szybszy był. Prędkość maksymalna jednak ma duże znaczenie. Nie w takich momentach, ale nie poddaje się. Dobra, kurde, bo o, jest na dobrej drodze, gościu. Nie, ciężko, ciężko. O nie! Wyprzedził mnie asfaltem. Na asfalcie nie miałbym szans. Musiałem jechać na przełaj, co i tak myślę, że całkiem nieźle pojechałem. Ej, muszę przyznać, że jest strasznie trudno, jak się ma takie zasady, że musisz brać samochód przeciwnika, chociaż... Wiesz, równie dobrze mógłbym po prostu znaleźć jakiś drop z trzeciego poziomu i pokonywać mini cooperów i sobie, wiesz, wbijać ten poziom wyżej, no. To jest proste jak to, ale tutaj jak masz taką zasadę, że bierzesz tylko samochód przeciwnika, no to nie ma jak, no. Jest strasznie trudno, bo zawsze musisz wybrać kogoś lepszego. No i wiesz, przeważnie ten ktoś, kto ma wyższy poziom, no ma też szybsze auto. Musisz wykazać się niezłym sprytem i tym bardziej znajomością mapy, żeby wiedzieć, gdzie pojechać. A w sumie możemy też zrobić tak, że będę spawnował się tylko w jednym miejscu na mapie, tam gdzie jest właśnie dużo skrótów, które ja znam, nie? Dzięki temu będę miał sporą przewagę nad ludźmi, którzy nie mają pojęcia za bardzo o mapie, a mają na przykład lepsze samochody i łatwiej będzie mi ich pokonać, tak jak w przypadku tamtego bowlera, nie? Jeju, jak dużo osób pojawia się w mieście, co jest? Same mini coopery teraz na początku, dopiero co odpaliłem. Zobacz, jeden, drugi, trzeci, czwarty. No sporo typa. Ja z nimi się nie chcę ścigać, tylko pojechałem zobaczyć, czy respawnowałem się w mieście zobaczyć, co tutaj jest. Czy są jakieś fajne dropy na przyszłość, zobaczyłem. I przy okazji arena się tutaj zmniejsza, więc będę musiał kawał drogi jechać. No będzie trzeba znaleźć jakiegoś przeciwnika, oczywiście lepszego, najlepiej i spróbować go pokonać. Na pewno nie będę robił tego Impalą, która nie była jakaś tam najgorsza, ale widzieliście, że przyspieszenie w stosunku do tego mini coopera, który jest na tym trybie, no było tragiczne, no było złe, no, ciężko było jakby dogonić kogokolwiek. I ten gości, który jechał w Impali, też nie mógł dogonić mojego mini coopera, no to o co chodzi, nie? Czekaj, bo ktoś mnie tutaj próbuje zaatakować, tak? Ktoś mnie tam próbuje zaatakować. Ja nie wiem, bo patrzcie, jak się obracam do tyłu, to mi się pojawia tam challenge, nie? Nad tym graczem. I jakbym nacisnął klakson i zatrąbiłbym do tyłu, to bym go wyzwał na pojedynek? Nie chcę teraz spróbować, bo kurczę, wolałbym się z nim nie ścigać. Tu ma jakiegoś dropa, o, niech weźmie sobie tego Lancera, poczekaj. Niech weźmie tego Lancera, pyk, o, i teraz ja go wyzwę na pojedynek. Tylko niech mnie ten tutaj następny nie wyzwie. O Boże, ten się chce ze mną ścigać. Zdupia, ja chcę tego Lancera. Nie, no, ej, mój jest Lancer. Dawaj go. Dobra, gdzie jedziemy? Dobrze. Dawaj mini coopera, na drogę szybko. Czwarty poziom Lancera kontra mój mini cooper. No tutaj już ciężko będzie, to już nie jest Impala Chevrolet, to już jest Mitsubishi Lancer. On tutaj na razie jest z tyłu, nie wiem co on tam robi, ale powinien mnie porobić tutaj na prostej zwłaszcza. Jedyną szansą byłaby jazda na przełaj, ale problem jest taki, że tu się da jechać tylko
Tu się da jechać tylko asfaltem, bo jest najszybciej w ten sposób. Jakbym pojechał na przełaj, to bym się zabił. A tak to mam cień szansy, chociaż. Aż murek, murek, murek. Aj, nie wpadł murek. Dobra, pojechał na przełaj. Tutaj mam szansę na to, że on się rozwali gdzieś tam o drzewko, chyba że ładnie wycyrkluje. No i kurde, jak ciężko. No i ładnie pojechał, no. Pojechał ładnie na ten, na asfalt i chyba zrobi to. O Boże, jak ciężko, ej. A to jest spoko sposób do ćwiczenia sobie. Wiesz, tego trybu, nie? Żeby się nauczyć takiego bycia, kurde, takim, wiesz, takim gnojem na tym trybie, nie? Że musisz za wszelką cenę coś wykombinować, bo masz słabsze auto, żeby kogoś pokonać. I wiesz, po iluś dziesięciu takich pojedynkach, nie? Po iluś dziesięciu takich próbach zaatakowania kogoś lepszego, to będziesz po prostu niezniszczalny, bo niezależnie od tego, jakie będziesz miał auto, to będziesz kogoś rozwalał lub miał dużo większe szanse w rozwaleniu kogoś. Także myślę, że to jest fajny sposób na poprawienie skilla i, wiesz, zaznajomienie się z mapą i poznaniu wszystkich skrótów, ale też myślę, że dobrze jest się, jak się zakłada, że się chce wyzywać tylko, chce się brać tylko samochody swoich przeciwników, żadne z dropów i tak dalej, no to najlepiej jest się spawnować w obszarze, który umożliwia ci robienie dużo skrótów. Na przykład tu wokół festiwalu Horizon mamy taki wielki las, mamy tam kopalnie, mamy kilka takich miejsc, gdzie naprawdę można sobie nieźle drogę skrócić, nie? Co to mi się... szóstka sama wbiła? I tutaj myślę, że można by było... mógłbym po prostu więcej się pobawić w ten sposób i zostać cały czas gdzieś w tym obszarze, bo jak jesteśmy gdzieś tam dalej na wschód mapy, czekaj, tak, na wschód mapy gdzieś tam, no to wtedy jest, no, jest ciężko, tam są, jest dużo takich płaskich terenów, gdzie, wiesz, jak ktoś ma lepszy samochód, to nie ma bata, no, rozwalicie i koniec. Myślę, że jeszcze nie raz sobie coś takiego zrobimy, że będziemy brać sobie samochód tylko i wyłącznie przeciwnika, a może następnym razem zrobimy sobie też tak, że będziemy brali samochody tylko z dropów. O, co wy na to? Takie urozmaicenie, nie? Teraz braliśmy samochody przeciwników, a następnym razem będziemy brać samochody tylko z dropów. Ale to wtedy... jak? Nie brać udziału w... O, inaczej. Tylko z dropów, nie? I na przykład jak w pojedynku, jak kogoś pokonasz i będziesz miał propozycję lepszego samochodu, to nie bierzesz tego samochodu, tylko zostajesz przy swoim, bo bierzesz samochody tylko z dropów. O, i to jest super! O ja, no wtedy tak naprawdę więcej czasu poświęcisz na szukanie samochodów niż na w pojedynkach, bo pojedynki nie będą ci się opłacać, a pojedynki z drugiej strony są najfajniejsze. Ha, no nie wiem, czekam, wy macie dużo pomysłów, czekam na wasze komentarze w opisie tego filmu, znaczy to, po prostu w komentarzach tego filmu. Dajcie znać, jakie macie jeszcze propozycje. Ta mi się bardzo spodobała, żeby brać samochód z przeciwnika, którego żeśmy pokonali, bo zmusza nas, tak jak mówiłem, do wyzywania na pojedynek tylko osób, które mają lepsze samochody, a to z kolei zmusza nas do tego, żebyśmy byli kuźwa zajebiści, nie? W trybie Fortnite. Dobrze, zapraszam was na kolejny odcinek, trzymajcie się ciepło, hejas.